Cześć, witajcie na kanale AnyCircuit.pl. Dzisiaj taki film na spontanie, a mianowicie, jak już widać, robię recap kolejnej płyty głównej mojej. Tak, widzicie sobie te konsole powyciągane. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że chcę wam pokazać, jak niebezpieczny może być, może w moim przypadku jeszcze nie, ale tak naprawdę nie było tego widać. Było to tak troszeczkę jakby przyciemnione, prawda? Zaraz wam pokażę w zbliżeniu. Zobaczcie tutaj te pady, one są takie, nie są takie typowo lutowane, że tak powiem, takie srebrne, takie czyste, prawda? Tylko są takie brudne. I zaraz wam pokażę, bo przełączę zaraz na kamerę, bo kupiłem taką kamerę, oczywiście z AliExpress, już to chwilę temu. W tej chwili wam pokażę, jak to wygląda w zbliżeniu. Widzieliście wcześniej, ja wam jeszcze zrobię zdjęcie dla porównania właśnie tych o tutaj padów, jak to wygląda, i wam pokażę, jak to wygląda tak naprawdę. Tak będzie troszeczkę dziwnie ten film wyglądał, ale jak to wygląda. Teraz będziecie widzieć obraz z tej kamery o stand o i zobaczcie, jak to wygląda. Popatrzcie tutaj na jedną stronę. Tu jest ten wyciek tego elektrolitu już. Mamy dwa kondensatory, te, które są właśnie były w tym miejscu. Popatrzcie, tu jest jeden wyciek. To już widać. Gołym okiem tego tak nie widać. On jest taki czysty. Przez taką zwykłą kamerę tego nie zobaczycie. Albo nam należy wyciągnąć jakąś dobrą kamerę. I ja teraz, popatrzcie, widzę to wszystko jak na dłoni. Jeden i drugi. Mam tutaj właśnie, to są te opady tutaj, już wam to pokazuję w takim zbliżeniu. Sorry za ten, ale muszę to nałożyć w ogóle tym obsługiwać jeszcze, bo... O, czekajcie, sobie tu zrobię przybliżenie, gdzie są te opady, to jest tutaj. O, popatrzcie, tu już widać, że Zasia robiła. Tu już jest w ogóle ten pad. No nie wygląda za ciekawy, nie wiem, postaram się jeszcze to zoomować. O, może tyle wystarczy. Patrzcie, tutaj już tego... Myślę, że tego nie widać tak gołym okiem, ale teraz jak zoomam tą kamerę, popatrzcie. Patrzcie, co się dzieje przy wylanym elektrolicie. No i jeszcze nie ma tragedii. Ale ten pad, jeszcze będę teraz odlutowywał to wszystko, tą nóżkę jeszcze, bo tu jest jeszcze nóżka. Będę chciał zobaczyć właśnie, co tam się stało. To jest ten, a tu jeszcze jest drugi opad. O. Też jest ta nóżka. Jeszcze. Ten jest taki w miarę. Jeszcze możemy sobie przejść tutaj. Tu też są wyciągnięte te kondensatory, już raczej wyrwane. Tak jak pokazywałem wam to wcześniej. Czekajcie, muszę zoomować to, żeby wyżej było. O. Ostrość złapię. Jeden, tu jest drugi. Tu jest jeszcze do czyszczenia to wszystko. Tu jeszcze zauważyłem. Ścieżka. Tu jest jakieś, to jest kalafonia jeszcze to wszystko z tego, co widziałem. Tak się przypatrywałem, zanim to nagrywałem dla was. Gdzieś tu była taka ścieżka uszkodzona, ale mówię, naprawdę bierzcie się za robotę jak możecie, bo tego tak nie widać. Wiadomo, tą kamerą tu już dużo więcej widać, ale nawet tutaj zauważyłem, o, z taśmy jakiś, nie wiem, czy to był jakiś nalot, po prostu tu się skruszyło. To było w tej Amidze, którą miałem podpięto właśnie ten. Tego gołym okiem naprawdę nie widać. Tu coś jest. Coś czerwonego, już coś wpadło. Także tak to wygląda od strony z takiego dużego zoomu. To są te kondensatory, które jeszcze zostały niewylutowane. Staram się to pokazać. Naprawdę bardzo się cieszę z tej kamery. Dałem za nią niecałe 50 zł. A jak widzicie, obraz jest dobry, jest bardzo dobry. Naprawdę można sobie
Przelecie całą płytę za przeproszeniem. I wszystko sprawdzić. Mamy wszystko jak na dłoni. Także ja się biorę za odlutowywanie tych padów. Tu jeszcze wam pokażę. Czekajcie, gdzie to jest. Pokażę. No te dwa pady jeszcze. Szpegadli nie ma. Telefonie widać. Widać kalafonie fajnie. Myślę, że tu tragedii właśnie nie ma. Bo to jest w dużym przybliżeniu. Ale właśnie dzięki takiej kamerce możemy sobie znaleźć jakieś dziwne i niedziwne rzeczy. Jak widzicie tutaj, nie wiem czego tu jest tak zrobione, ta bucyna tu była. Nie powinna to być. Że on się tutaj nie łączy, zaraz patrzę co z odmiernikiem. No jest fajna zabawa, przede wszystkim. Tu jeszcze też miałem taki jakby właśnie nalot. Tak powiem sobie tylko na roce z tego. Bo wygląda by było przypalenie, ale tak naprawdę to nie jest. Coś tu też się działo. W tym właśnie o miejscu. I to jest właśnie tutaj o. Jest takie widać przebarwienie. Ale póki chodzi na razie to będę kombinował, ale tym się już wystraszyłem po prostu, jak zobaczyłem to pod tą kamerą. Nie ma żartów. Zobaczymy, czy da radę jeszcze zrobić zooma większego. To jest sens w ogóle, ale się da, tak jak widzicie. Zobaczcie, już jakaś ostrość, taki blisk. Przybliżeniu, ale stawię. Udało się, tak jak widzicie, jest to tragedia. Dobra, ja się zabieram za lutowanie, odlutowywanie tego wszystkiego, czyszczenie i zaraz wam pokażę jeszcze te same pady po przeczyszczeniu, po przelutowaniu i zobaczymy, jak to wygląda. Ok, ja już wymontowałem wszystkie kondensatory, wszystko przeczyściłem. Tak, widzicie, nie ma żadnych kondensatorów. Te ścieżki już wyglądają dużo, dużo lepiej. To wam pokażę w przybliżeniu. Naprawdę udało się to zrobić. Wszystko jest poczyszczone. Tak jak trzeba. Te pady wszystkie. Jeszcze muszę sobie te wszystkie te poczyszczać na spokojnie. Już podłączamy kamerę. I teraz tak, jeszcze zanim wam pokażę tamte ścieżki, znalazłem jeszcze jedną rzecz. A mianowicie, teraz to będziecie widzieć w przybliżeniu. Czekajcie, wezmę sobie coś takiego. No. I tutaj jest rezystor. Czekajcie, bo wy nie widzicie. O ten o rezystor. Teraz go będziecie widzieć w przybliżeniu. 4,7 ohma. Zobaczcie, jak on lata. Czekajcie, bo to nie ten. Tu jest 2. O, ten o dokładnie. Numer R362. Tu o jest jego ścieżka. Czekajcie, czy to jeszcze widać. O, tu jest jedna ścieżka do tej strony. Popatrzcie. Ten pad cały lato. Tu jest pad. Przylutowany jest rezystor. Tak samo z drugiej strony jest pad i jest rezystor. To jest. Z tego co wyczytałem, jest to rezystor od myszki, od portu po prostu, myszki joysticka. I po prostu będę musiał go zrobić. Postaram się odlutować, żeby te pady zostawić, jak się uda. Jeżeli nie, to po prostu będę miał rezystor nowy. Przylutuję go po prostu, tutaj przylutuję kawałek drucika do takiego cieniutkiego. I tak samo, bo to idzie z tej ścieżki i idzie z tej ścieżki. I się postaram to po prostu zrobić, żeby to miało ręce i nogi. I teraz tak, ja sobie wezmę. Sobie zabierzemy cynę, że ściągnę go z tego. Wam pokażę, będziecie widzieć na. Tylko czekajcie, ja sobie muszę to odłożyć, muszę tu wam zbliżenie zrobić. Także udało się te pady wyczyścić. Tak jak widzicie. Może jest za jasno.
Można jasno, żeby... O, tak, żeby było tylko delikatnie się świeciło, żeby nie będzie tak odbijać. Także naprawdę pad się udało wyczyścić. To, co jest jaśniejsze, to, co jest ciemniejsze, troszeczkę jeszcze cyny zostało, ale to już jest naprawdę nic. To już jest w dużym przybliżeniu. Naprawdę jest pad dobrze wyczyszczony. Słuchajcie, bym mogę tak wyostrzyć, może damy to w ten sposób. O, teraz dobrze widać. Jak widzicie, ten pad był naprawdę w kiepskim stanie. Ten też już jest fajnie wyczyszczony. Te dwa następne tak samo. No udało się, nie ma jakichś większych uszkodzeń, myślałem, to było powierzchniowe, ale zresztą widzieliście, wyglądało to nieciekawie. Tak samo te tutaj. Czekajcie, bo tutaj nie da rady wepchnąć tam, bo tu jest jeszcze ten. Tak samo ten pad. Patrzyłem, wszystkie ścieżki są. Tu jeszcze trochę kalafonii zostało, widzę. Jeszcze muszę wyczyścić. O, to miejsce. A to jest, mówię, to jest kwestia tego doczyszczenia tutaj, bo to jest blisko. Tego nie widać, ale to jest bardzo blisko. O, tutaj widzicie teraz modulatora. Więc tam patyczek ciężko wstaje. Tu jest to czarne dalej. Ja to czyściłem, nie wiem czego tutaj nie chcę zejść. Nie wiem, co to się tutaj stało. Tu jeszcze nie czyściłem tego, bo muszę to szczoteczką przeczyścić, także ten też został wylutowany. Także wszystko jest ok w tej chwili. Ja zaraz sobie to przylutuję. Te kondensatory, które mam, znaczy wszystkie mam oprócz tego właśnie tego rezystora od myszki, bo nie mam go. To poszukam jeszcze. O. Fajna zabawa, tylko trzeba się tym nauczyć jeszcze posługiwać, dajmy troszkę jaśniej, o. Dobra. O, także tego będę musiał zrobić. Te porty są wyczyszczone. Ten jeszcze tutaj. Bo to ciężko, tak. O, tu jest. Te dwa pady. Także naprawdę można się taką kamerką fajnie pobawić. Tak jak widzicie, mogę odczytać wszystkie symbole, że coś jest malutkiego. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Także ja się zabieram dalej za montowanie tych pozostałych elementów. Płytę sobie jeszcze później, znaczy jeszcze wyczyszczę dokładniej. Także mówię, to nie wygląda, tego nie widać było, tak jak mówię, przy tym, ale jest to już poczyszczone. Ja się zabieram dalej. No i zobaczymy, czy to wszystko później działa. No niestety nie udało się w całości go odlutować, ze względu na to, że on się po prostu przykleił do samego rezystora. Ze sterą tutaj, pad był, już mówi się na włosku, a to nic, ja sobie zaraz to przerutuję, przeczyszczę to przez jednej strony, tutaj gdzie jest ta dziureczka, a tutaj o, kawałek pręcika, tego, od drugiej strony muszę odlutować, bo tutaj jest cynę trochę, wsadzę go troszkę głębiej, zalutuję go ze strony wygnego i tu przerutuję, tak samo zrobię z tej strony. Ok, już jest wszystko podskładane. Wszystkie kondensatory są na miejscu. I testujemy Amigę. Tu już ten opornik jest. 4,7 Ohma. No niestety, jak widzieliście, nie udało się go ratować tak jak był, ale widzicie, tu jest już przeżółknięty, to on był po prostu już przepalony. Znaczy on jest sprawny, bo ja go sprawdzałem, wylutowałem, zamontowałem go z powrotem. I
I tak pokazywałem, tylko że nie przylutowałem go do tutaj do tej dziurki, do tego otworu. Przepraszam. Tylko tutaj zeskrobałem troszeczkę z tej ścieżki tego laminatu i przylutowałem, a tutaj się fajnie przylutował, bo tu jest fajny punkt i go łatwo było złapać. Ja po prostu dodałem tutaj taką, jak widzicie, nóżkę. To jest z kondensatora nóżki. Ona tam do niczego nie styka. Zresztą żadnej ścieżki już nie ma. Tu jedynie trzeba uważać, bo tu pod spodem jeszcze z tego punktu, z tej kropki tutaj leci o ta o ścieżka, żeby nie dotykała, ale to nic nie dotyka, bo tu tak naprawdę jest wszystko. Ja to tutaj? Tak, delikatnie w powietrzu. Ale wszystko działa. Także ja uruchamiam Amigę. Ja tutaj. Tutaj? No możecie mówić, uruchamiamy Amigę. Włączmy sobie tutaj. Kickstart się uruchamia. Dzieciaki mi pomagają. Tak jak widzicie, myszka działa. A dać włącz monitor. Włącz jeszcze raz guziczkiem. Tak. O, mam tu dwóch pomocników. Ale raz tylko, Adaś. Dobra, zostaw na razie. Jeszcze sprawdzimy, czy dźwięk działa. Czekaj, Adaś. Zobaczymy, czy dźwięk działa w grze. Myszka, tak, też muszę sobie myszkę jeszcze przeczyścić. I zobaczymy, Adaś, czy gra działa. Adaś, tak? Tato będzie grał, Adaś. Nie, tato nie będzie grał. Tato będziemy sprawdzać, czy się uruchamia wszystko. Ale to jest trochę. Tak trzeba. No bo jeździsz. No. Zawsze tak robię. Nie tutaj, gdzie byle ja. Teraz Adaś będzie grał. To Michał nie gra. Czy Adaś będzie grał? Lara będzie grał. To wciśnijcie guzik. Adaś, młodzież już stała. O, sterujemy. Guziczkiem naciskaj. Mogę? Ale patrz. Oczywiście testujemy na ten dynamo. Dobra, wszystko działa. Już widzicie kłótnie, słyszycie. Dobra, ja to teraz skręcam do kupy i się z wami żegnam. Do następnych filmików. Trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich. Hej.